Halo, moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Dave, opowiadaj, co się dzieje, bo Dave jest zdruzgotany. O co chodzi? Czemu tak? Totalnie. Fatalne informacje rzetelne, ale czemu tak ten dramatyzujesz? Słuchaj, przychodzi wczoraj do mnie Steve i mówi: podpiszemy pakt, że nikomu nie możesz powiedzieć ani słowa. Ja mówię: okej, no to podpisałem. No i w teorii nie powinniśmy rozmawiać, ale mówię: walić. Słuchaj, znalazłem książkę. Ale czekaj, co się stanie, jak mi powiesz to, co masz mi powiedzieć? Prawdopodobnie nie zobaczymy się już więcej. Albo nic się nie stanie, ale nie wiem. My ze Steve'em się nigdy nie zobaczymy już? Nie, ja z tobą, ponieważ on mnie będzie chciał, że to powiem, unicystwić. Aha, aha. Ale czekaj. Dobra, no to uwaga, opowiadaj. Uwaga, czytam. No. Aby zamknąć portal, rodzice dziecka muszą wskoczyć z nim do środka portalu. Wtedy on zamknie się na wieki i nastanie spokój. Nie znaleziono sposobu na ponowne otwarcie portalu, rozumiesz? Ale czekaj, że co, że Palionka i Steve mają wskoczyć z Herobrinem do portalu? No tak, tak, tak. I co wtedy potem? Się portal zamknie. To jest lekarstwo na zamknięcie portalu. No rozumiesz i... to? Ale to co, Herobrin sobie już nie będzie mógł przychodzić? Ej! Gdzie ty jesteś? Wypuść mnie! W biurku! W biurku! W biurku twoim, w biurku wpadłem! Wypuść mnie! Co ty tu robisz? Wypuść mnie, no! Co ty tu robisz? Ej, stary... Ty zniknąłeś w sekundę, wiesz, ja cię szukałem, poszedłem tutaj. Ale patrz, bo patrzcie, to by to spodziewaliśmy się tak... What? Dobra, ale czekaj, bo... Czyli rodzice Herobrina mają wskoczyć do portalu z Herobrinem i Herobrin już nigdy nie będzie mógł tu przyjść, tak? Czy co? Tak, zamknie się portal, basta! A co z Palionką i Steve'em? No i tu się rodzi pytanie, no wpiszę w książeczce, że no nie znaleziono sposobu, czyli... Yeti! Siema! Siema, nie możesz ale teraz... Ale podsłuchujesz? Yeti, idź na razie do siebie, bo no Dave coś mi mówi ważnego i zaraz ci opowiemy. Ale na chwilkę nam daj. Jaki zlany. No, słuchaj, no ogólnie sprawa taka, że no prawdopodobnie ich już więcej nie zobaczymy, no. I to mówię totalnie poważnie. Wczoraj już gadałem ze Steve'em, on jest tego świadomy. On w ogóle już powiedział Paliące, oni się zgadzają, oni chcą to zrobić. To, co, że wskoczyć, ale to my już nie możemy... Słuchaj, on mi wczoraj powiedział, że oni na dniach wskakują i możliwe, że nawet dzisiaj. Ale to więc... czekaj, to my nie możemy nic zrobić, żeby im pomóc czy coś? Stary, oni się nawet nie chcą pożegnać, ja na twoim miejscu to my tu nie są, tylko tam leciał, zbierał wszystkich i idziemy po nich, bo jest koniec. Zaraz oni wskoczą, będzie koniec. Nie, dobra, dawaj poczytaka, ale tu mówimy wszystkim. Jetty, co ty tu robisz? Leżę sobie nad basenikiem, siema. Jetty, wstawaj. Co? Bo tracimy przyjaciół. Kogo? Steve'a i ja Palionkę, chodźcie szybko. A. Trzeba ich zatrzymać. Dobra, gdzie... Ale już że damy, pustki zrobiły? Już damy radę ten. Co tu się stało? O kurde! Nowości! No, ale tu się właśnie, bo ja to zrobiły? Z tobą powiedziałem. Patrz, co jest! Co? Nowe rzeczy! A, zobaczcie! Ej, a zgadnijcie, co się zmieniło koło mojej chaty? Co się zmieniło koło twojej chaty? W promieniu 15 bloków od mojej chaty, ale nie w środku. Dookoła mojej chaty. Promień 15... Ale nie! Działki! 15... Ej, nie ma tego czegoś, nie ma tego czegoś. Czego? Nie, pogłębiłeś to. Oh my god, jakie noby! Most! Czekaj. Zobaczcie, most jest w innym miejscu! Jaki most? Ale nie tam! Aha! Gdzie? Jest naprawiony! No, jest inny, no. A czemu no, tak? To zrobił. Dobra, biegniemy, bo przecież zaraz, kurde, wpadną w ten portal i ten... Przecież zaraz zabijemy tego Herobrina sami. To! Siemasko, ziomek! Dawaj z nami, dawaj z nami. Czemu ja mam... Tracimy przyjaciół! Nie pierwszy, nie ostatni nie raz. Mogę to mówić w ogóle, że tracimy przyjaciół? No właśnie, nie wiem, czy możesz to mówić, bo ja podpisałem pakt. Musimy ich zatrzymać. Nie, idziemy ich zatrzymać. Szybson. Ale jaki przyjaciół? Żeby portal się zamknął, żeby Herobrin już poszedł sobie, to Palionka i Steve muszą wskoczyć w portal. Razem z Herobrinem i się zamknie. Ale tracimy ale przy okazji przyjaciół. Oni nie wskoczą wtedy. Przecież, oni nie wskoczą. Nie wskoczą. Oni chcą. No chcą. No chcą, żeby był spokój. Taką? Tak, chodźcie. Po kogo jeszcze? Milki nie ma. Bzyku! Marowise! Bzyku! Nie, jest gdzie on jest? A właśnie, że on mnie... Czekaj, już nie ma jego teraz, domu! Teraz on nie ma tam. Domu. Czy on jest ten, w miotku. Dawajcie, tutaj. W fabryce. Tak, dawaj. Miodek. No i już widzisz, już się tak przyzwyczaiłem, muszę się znowu odzwyczaić. A tu Bzyku był obok mnie. Bzyku! Marek! Tu jest Bzyku. Hello. Dzień dobry. Marek. Bzyku. Znak bez emocji. Tracimy przyjaciół. Siamaro. Jak to tracimy przyjaciół? Emocje. Hello, Maro. Jezu, wszyscy są zakręceni. Biegniemy szybko. Co macie elytry?
Ciało no, no, macie? No, że tak powiem, mamy, no a co? Lecimy do Steve'a i Palionki, chociaż nie wiem, czy oni w ogóle jeszcze są. Nie, portal jest jeszcze otwarty, chodźcie. Zimno. Czy oni będą w dobra, domu? Dawajcie. Czy oni będą o, ja. W domu? Gdzie oni są? O, jesteście! Halo! Steve, co ty robisz? Nie, no ty nie bujaj się. Zawiodłem się. Czy... No ale no jak się zawiodłeś, jak musiałem im powiedzieć, no czy wy chcecie nas opuścić? Co wy robicie? Gdzie jest bzyku? Opuszczamy was, ponieważ musimy was opuścić, żeby skończyć z Herobrinem, rozumiecie? Innej ale... drogi nie ma. Ale jak skończyć z Herobrinem? No nie, 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 ale my możemy pokonać Herobrina w inny sposób. Zapas tak bardzo. Co? Co tak śmieszne? Co to było? Ja został zahipnotyzowany. Czemu ty no tęczyłeś, bzyku? My teraz, kurde, masz tą rozmowę przychodzimy. Dobra, Palionka, Steve, my możemy przecież w inny sposób zabić Herobrina i przestań się poświęcać, jak tak? Już wskoczyć. W inny sposób? To ja powiedz ten sposób. No jak nie, jesteś taki mądry? No nie wiem, jaki nie ma sposób. Sposobu innego, rozumiesz? Nie ma. Nie wiem, jaki sposób, no co mam powiedzieć? Przestań pić ten miodek. No nie ma. Nie ma, nie ma innego sposobu. To jest moje ostatnie chwile tutaj. W tamtym i ja się stąd zaraz wyprowadzę. W tamtym wymiarze nawet miodku nie ma. Jak ty tam chcesz iść? Jak nie ma, na pewno jest. No nie, nie do końca. Nie ma, nie było tam, nie było tam, nie było tam, bo ja szukałem. No to zasadę, bo wezmę nasiono i zasadę. Wezmę nie. Sobie parę i czemu wy tak i będę miał. Zrobić? Ale nie da się was powstrzymać, w sensie co, wy na pewno to już ten potwierdzony info już nie możemy w ten? No nie da się, to jest niemożliwe, rozumiesz? Jest, już podjęliśmy decyzję, jeszcze noc nie będziemy was mało żali. Noc się robi. Ale trzeba przyznać, że jest to iście bohaterski czyn. To jest... Prawda. Ale co, nie zatrzymujecie ich? Wy tak po prostu powiecie, że... Za to, ty nie miałeś. Ale stary, no ja już wczoraj próbowałem zatrzymać całe siły, to nic nie da. Ja się już poddałem. Ale co... Za... Słuchajcie. No chodźcie, pogadamy z waszym synem może, co? Nie wiem, czy da się jakokolwiek naszego go wezwać. Naszego syna, no to zapraszam. Pogadaj się z nim jak chcesz. Ja... Ja bym z nim nie zaczynał jednak rozmawiać. Ale jak wy się dowiedzieliście o tym, że to pomoże? Że świątyni Herobrina. Była pewna księga. I to było ta. A jakie jest... której było to napisane. Ile jest procent szans na to, że to jest potwierdzone info, że jak wskoczycie, to się zamknie? Myślę, że dużo, bo to było w pewnej kwaterze, która jest bardzo starożytna. I w tej kwaterze... Dobra, Steve, i przecież Herobrin się tak znikąd nie pojawi. Pewnie, że się pojawi, ja wy na grę przyzwać. Ja przyzwać. Nazywaj go teraz. On se przyjdzie, kiedy chce. Ale zostawcie, kurde, no babe, może porozmawiamy o tym, jak jest zatrzymać, co? Nie, my nic nie porozmawiamy. Ale nie, 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 nie wskakujcie tam po pierwsze, nie wskakujcie tam. Steve, ocuj się, widzicie to? No błagam was. Widzicie to? No widzimy, no i co? Co? Wyrzucam to. Co wyrzuciłeś? Nie ma. Co to jest koniec, rozumiecie? Widzimy się w tym momencie ostatni raz. Ale co wyrzuciłeś? Więc powiecie swoje ostatnie słowa, jakie macie do mnie. Raz, to, co to ma być? Bo już chodź nigdy się nie zobaczymy. Prawdopodobnie. Chyba, że do środy a mi się wydaje, że Palenka tego nie chce robić. Ja myślę, że to jest jedyne poprawne rozwiązanie. No to mamy. Tracimy dwóch przyjaciół. Dobra. Steve, zostań! Żegnajcie, żydzisz, stary blachu. Musisz sobie poprowadzić naszą fabrykę, nie odpuszczałam. Nie dasz rady. Yeti, przestań się. Nawet nie wiem, czy to działa. Wy sobie tam wskoczycie, a nic nie zadziała i będziemy musieli was ratować. Nikt tego nie wie, nikt tego nie wie, ale trzeba to spróbować. Inaczej zginiemy, dobra. Macie 3 sekundy, żeby powiedzieć ostatnie słowa. Jakie ostatnie słowa? A wie, nawet, no... No to wezwij, ja to chcę zobaczyć, nie? To tak nie działa, że on sobie przyjdzie na twoje na zawołanie. Dobra, nie? Zobaczymy. Ale on jest jego tatą, wiesz, to może tak działać. Herobrinie, no patrz na to. Herobrinie. Ostatni spór na Herobrinu. Wzywam cię jako twój ojciec. Czemu? Witam ojciec. Synu, zrób chociaż jedną dobrą rzecz w twoim życiu i w moim istnieniu. Wejdź ze mną do tego portalu i zostańmy w drugim świecie raz na zawsze. Nigdzie nie wchodzicie, Herobrin. Przestańcie tak gadać. Kurde, znaczy Herobrin to by mógł w sumie wejść. Herobrin, wejdź i nas zostaw, dobra. Zrobisz to z nami, czy nie? Dlaczego? Proszę cię. Jedną ostatnią dobrą rzecz. Będziesz miał nas na całe życie po drugiej stronie. Ale co my was stracimy? Nie, nie, Herobrin, tylamusie. Widzisz, co ty robisz? Twoi rodzice będą żyli w jakimś świecie. Odbierasz nam dwójkę przyjaciół. Będą żyć ze mną wiecznie. Tak, jest. Będą żyć. Dobra. Nie, nie 3, 2, nie, no, ale... nie! Elo! Czysta! Ja cię... Ej, co się stało?
Wywaliło portal. Gdzie jest portal? Zamknął się, raz na zawsze. My straciliśmy palenkę i Steve'a, mamy Dave, wejść. Dave, nie płacz! Nie płacz! Dave! Ja tylko mydlę oczy. Dave, no nie płacz! Dave! Ej, jak wszystko możemy... stracone, rozumiecie? Ej, jest jedna szansa jeszcze, żeby ich uratować. Bo nie ma portalu, jak możemy zrobić portal? Chodźmy sprawdzić w świątyni, czy jest portal. Nie, no tak. Teraz genialnym pomysłem jest zasuwanie do świątyni. Straciliśmy właśnie dwójkę przyjaciół, może jakiś pogrzeb. No tak, ale co? Może... No nie, no możemy, oni są w tym innym wymiarze. Może tam można wejść jeszcze, jak jest ten portal tam istnieje. No jest to jakiś pomysł, dawajcie. Panowie, ostatnia nadzieja. Jak nas chodźmy mało tam. W ogóle się zrobiło, patrzcie, dwóch mniej nagle. No. No. Co no? Ja nie wiem, czy wy w ogóle... Wy tęsknicie w ogóle ze swoimi przyjaciółmi? W takim szoku. Ale dobra, słuchajcie, może tu będzie ten portal, może jeszcze... Jest jeszcze nadzieja, nie traćmy nadziei. Nie wiem, ja tam skakuję z bomby, tam wskakuję, nie? Przynajmniej Waga. Wiemy jak wy... O. No to zaczyna się robić mamy... naprawdę rewelacyjne. Nie! Czekaj, tu będzie. Jak mamy teraz po nich pójść? Tu nie ma żadnych portali w ogóle, że były dwa. Creeper! Dobra, mam... Zabij! Możesz ty! Wow. Ale się przestraszyłem. Co wy sprawdzacie? Przecież tu nic nie ma, bo tu był w tym miejscu ten portal. Słuchajcie, powiem tak, mam pewną myśl, która wam się nie spodoba, a mianowicie chyba... Jak to co, tak bez walki, tak po prostu? Co, już Słuchajcie, może to jest jakaś magiczna Słuchaj. Dziura, no czemu to samurowałeś? No nie wiem, bo powiedzieliście, że nic tu nie ma. Zamknęły się portale. Świetnie, Mara, że to sprawdziłeś. Cieszymy się. Hej, to nawet bolało. No i jak ma ktoś jakiś pomysł, no co robimy? Słuchajcie, nie. W tej książce, co dałem ci Paweł, pisało, że tam jest, kurde, mała szansa na otworzenie w ogóle tego portalu, że nikt jeszcze nie znalazł sposobu, słuchajcie, no. Ale to, że nikt nie znalazł, nie znaczy, że się nie da, może się da. No, ale w chwili obecnej wydaje mi się, że bardziej stosowne będzie po prostu jakieś godne ich pożegnanie, nie? Ja proponuję wyznaczyć specjalną grupę zadaniową, która się tym zajmie, w postaci... Aaaa! Ale jest tyle... rzeczy, kurde, na Palionowie z nimi, ze Steve'em, z Palionką. Co my z tymi rzeczami zrobimy? Od Palionki zaczęło się całe Palionowo. Oni jakby żyją, oni nie umarli, nie? Tylko po prostu nie ma ich tu. No są w tym innym wymiarze, to tak jakby zmarli, jakby to tam żyć. Trochę tak, ale nie do końca. Wróćmy na te Palionowo. Jazda. No i panowie, co my z tym domem zrobimy? Ja bym zrobił z tego muzeum. Zamieszkać. Jakie zamieszkać? Zamieszkać? Muzeum z domu? Muzeum Palionki i Steve'a, no. To jest takie no to uśmiercanie. Nie, to są jeszcze butelki Steve'a. Bzyku, ale... twoim zadaniem jest ulokowanie to w fajnym miejscu. Tak jest. A ja fajnym myślę, że powinniśmy ściągnąć z tego DNA ulokować. I zrobić sobie klona Steve'a. Jak klona Steve'a? No, nie przesadzajmy, to już nie będzie ten sam Steve. Przecież patrzcie, chodźmy elytrami, zobaczymy ile jest w związku z nimi rzeczy. Tu jest od Mnóstwo. Steve'a, tu jest nasz duży Domek. Steve. Właśnie. O, to trzeba w ogóle zlikwidować. Nie wiem, co tu jeszcze tu robi. Tego małego Herobrine'a. I co mamy tu grubim postawić? Co mamy zrobić? Nie będę im grobu robił, na pewno nie. Tutaj. Oni żyją. Słuchajcie, wydaje mi się, że trzeba ich godnie uhołdować. No nie robimy im grobu. No zróbmy. No, nie grób. Jakiś pomnik bohatera. No pomnik szlepa. No w sumie, tak nie patrząc, to uratowali kurde całe Palionowo. Tym wszystkim. Tu jest co? No, zamek Palionki. No i pierwsze rzeczy. Całe Palionowo było, rozpoczęło się od Palionki. Ona tu była pierwsza. Tutaj... Tu, w tym miejscu. A tutaj randka, gdzie z nią miałeś? Jakieś łezka w oku się kręci? Pilagerowie. Nie, bo nie chciałem z nią być, ale... No co? Co czyli, mogę powiedzieć? Czyli na rękę ci jej zniknięcie, tak? Ale jak to nie chciałeś? Nie! Jezu, przestańcie! Tak nie wygląda. A czemu ty tak powiedziałeś? Ale tak nie wygląda. Ja a co ja mam zrobić ze swoim domem, powiedzcie mi? A czemu zmieniasz temat? Właśnie. Bo wy gadacie o jakichś głupotach. Chodźcie a co zrobimy z tą głową Palionki tutaj, w ścianie? Co zrobimy z kinem? Co zrobimy ze wszystkim? Przecież tu jest tyle Palionki, tyle głów Palionki. Tutaj też jest Palionka. Wszędzie jest. I co ja nie wiem, co mam z tym zrobić. Ze swoim domem co ja mam zrobić? Przecież ja mam dzielę dom z Palionką tak naprawdę. I teraz jej nie ma. Co ja mam dom? W sumie to już nie dzieliłeś od dłuższego czasu. No tak, ze Steve'em. Przez większość czasu to nawet z Markiem. A, to prawda, no może powrócimy. Widzowie, zostawmy już ten odcinek, musimy ochłonąć, widzowie, napiszcie co sądzicie o tym, że już nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze w ogóle się z nimi spotkamy, liczę, że tak. Dawajcie znać w komentarzach.